Przed Stadionem Śląskim w Chorzowie dokonano odsłonięcia pomnika Kamili Skolimowskiej. W tym roku mija 15 lat od śmierci wybitnej lekkoatletki, która na letnich Igrzyskach Olimpijskich w Sydney zdobyła złoty medal w rzucie młotem. Najważniejsze imprezy lekkoatletyczne odbywają się tutaj, czyli mówimy o memoriale Kamili Skolimowskiej, który jest częścią Diamentowej Ligi. My mówimy o memoriale Janusza Kosocińskiego, który jest jednym z najważniejszych imprez krajowych. No i mamy Mistrzostwa Europy 2028, a więc to region wywalczył, jakby to powiedzieć, te wyjątkowe miejsca i cieszę się, że 2028 tu też lekkoatleci z całej Europy się zjadą i będą mieli możliwość obserwowania tego, jak się Śląsk zmienia. Kamila była nie tylko, to co powiedziałem, fantastycznym sportowcem, ale również no, bardzo lubianą, sympatyczną dziewczyną. No, nie czuć było, że się wywyższa gdzieś, gdzie woda sodowa do głowy uderza, chociaż w tak młodym wieku zdobyła ten złoty medal olimpijski w Sydney. W uroczystości wzięli udział rodzice sportsmenki, którzy nie ukrywali wzruszenia z faktu, że ich córka została w ten sposób upamiętniona. Pomnik podoba mi się. Jest to, tak jak właśnie wspomniałem, że jest młoda dziewczyna. Uśmiech jej taki jeszcze dziecinny jest, nie? Bo później już była dorośnięta, wyrośnięta, była inne gabaryty miała. Ale sam pomnik mi się podoba. Podoba mi się właśnie z tego pierwszego okresu, kiedy ona jeszcze była mało znana. Pomnik Skolimowskiej stanął w sąsiedztwie oddanego wcześniej do użytku postumentu legendarnego piłkarza chorzowskiego Ruchu Gerarda Cieślika. Waży 120 kg i przedstawia lekkoatletkę stojącą na podium z medalem. To jest stadion wielofunkcyjny. Memoriał Kamili Skolimowskiej tutaj się wpisał fantastycznie. Jest to wyjątkowa impreza. I no, też Kamila była wyjątkową sportsmenką, mistrzynią olimpijską. A więc myślę, że pomysł, który mieliśmy wcześniej, żeby te wyjątkowe osobowości gdzieś tam zasiadły na trybunach, z przyczyn takich czysto architektonicznych, niemożliwe do zrealizowania, no ale jednak na terenie stadionu znalazły swoje godne miejsce. Skolimowska była sportowcem wybitnym. Całe swoje życie podporządkowała lekkiej atletyce. Może być doskonałym wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia. To będzie takim motorem, że można wszystko pogodzić i że można i naukę pogodzić, i pracę, bo już wtedy zaczynała pracować, i sukcesy sportowe, że można wszystko w jednym zrobić, żeby później w życiu być taką właśnie osobą. Ja zawsze twierdziłem, że młodzież, która jest obecnie, powinna zawsze trenować, obojętnie co i obojętnie w jakim skali, do 18 roku życia. Wtedy są to całkiem inne dzieciaki. Są odpowiedzialne, są pracowite, są obowiązkowe. Polka po medal Sydney sięgnęła w 2000 roku, mając niespełna 18 lat. Zmarła w 2009 roku podczas obozu treningowego w Portugalii. Jest mistrzyni olimpijska Kamila Skolimowska. Koleje Śląskie sukcesywnie się rozwijają i unowocześniają swój tabor. Władze spółki podpisały umowę na zakup 26 elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością dokupienia 4 kolejnych. Wartość tej inwestycji to 1 miliard i 300 milionów złotych, z czego ponad 652 miliony to unijne dofinansowanie. Nie raz słyszymy, że jest potrzeba, jakby to powiedzieć, dogęszczenia siatki połączeń, ale ją trzeba mieć czym dogęścić. Dzisiaj Koleje Śląskie liczą tabor w około 59-60 sztuk, który nie zawsze też jest sprawny, a z drugiej strony właśnie to, o czym mówimy, czyli przeglądy P1, P2, P3, P4, które wcześniej budżet województwa finansował. Teraz dzięki temu, że to jest kompleksowe i przekonaniu komisji, udało się to zrealizować poprzez środki zewnętrzne. Elektryczne zespoły trakcyjne, które pojawią się na torach w regionie, będą nowoczesne, energooszczędne i przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Te, które dostaniemy, to będzie nowa generacja, Impuls 2. Więc one będą oczywiście nowocześniejsze. My zwracamy szczególną uwagę, wszystkie udogodnienia, które są w nowoczesnych taborach, są tam jakby zabezpieczone. Mam na myśli również klimatyzację. Ale zwracamy szczególną uwagę, będąc liderem dostępności, jeśli chodzi o przewoźników kolejowych, na to, żeby były dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Więc one mają taką wytyczną, żeby były dostosowane, łącznie z tym, że przy każdym wejściu ma być budowana pętla indukcyjna dla ludzi, którzy mają problem ze słuchem. W ramach umowy wykonawca zajmie się również usługą bieżącej modernizacji obecnego taboru. Częściowo będzie wymiana, bo z 13 jednostek, które teraz posiadamy, moglibyśmy już odstawić wtedy na zasłużoną emeryturę. Ale 13 to nie jest 29, więc co z resztą? Z resztą
To jest kwestia, żeby odpowiedzieć na zapotrzebowanie naszych pasażerów, bo widzimy, że są linie z większym obłożeniem, a kwestie, że tak powiem, polepszenia tej usługi może nam umożliwić przebudowę węzła katowickiego, która za chwilę się zacznie. Koleje śląskie przewożą już co roku prawie 22 miliony pasażerów, a wzrost ich liczby w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 10%. Zeroemisyjne pociągi są bardziej efektywne energetycznie, co ma pozytywny wpływ na ekologię. Wiemy o tym, że transport, dbałość o komunikację jest niezwykle ważna dla rozwoju miast i naszego regionu i zdajemy sobie sprawę, że to jest istotne. Dlatego cieszymy się, że fundusze unijne z perspektywy 2021 na 2027 trafiają do naszych kolei śląskich. Poprawimy transport, ale co jest istotne, poprawimy również ekologię, bo tutaj jest taka istotna informacja, że to jest wkład w nasze proekologiczne myślenie, dbałość o naszych mieszkańców, dbałość o ich zdrowie. Pozytywny wpływ kolei na ofertę transportową w regionie oraz stolicy województwa śląskiego docenia prezydent Katowic Marcin Krupa. Nawet w samych Katowicach szybciej jest przyjechać koleją na przykład z południa naszego miasta niż jechać własnym środkiem transportu, myślę tutaj o samochodach. I rzeczywiście to bardzo mocno skraca czas, tym bardziej, że mamy metrobilet, który pozwala na to, aby korzystać z tej kolei, nie tylko z kolei, ale też z autobusów i tramwaji naszej aglomeracji na jednym bilecie, co usprawnia tą komunikację. No i też nam na tym zależy, że jednak ten transport musi być multimodalny, możliwość przesiadania się z jednego środka na drugi środek lokomocji, tak żeby ta podróż była jak najpłynniejsza i jak najbardziej efektowna. Pierwszy z zamówionych składów ma trafić do śląskiego przewoźnika już w czerwcu 2026 roku. Czternastego marca rozpoczęła się rejestracja par borykających się z problemem niepłodności do śląskiego programu In Vitro, który będzie realizować na terenie województwa klinika InVimed z Katowic. Na jego realizację oraz promocję przewidziano 20 milionów złotych. Skierowane do osób, które chcą i pragną dzieci. Natomiast oczywiście rozmawiamy o pewnych parametrach, czyli to są osoby, kobiety, pary, które już mają zdiagnozowane po różnych badaniach medycznych niemożliwość posiadania w sposób naturalny dziecka. Pozostaje im ta ostatnia metoda in vitro, czyli pozaustrojowa. Kobiety między 20 a 42 rokiem życia. I tutaj zwracamy uwagę, że ten wiek w naszym programie jest nieco młodych kobiet, bo są kobiety w różnych sytuacjach onkologicznych, które mogłyby już potem nie mieć dzieci. Chcemy im także pomóc. Urszula Koszucka, wiceprzewodnicząca Sejmiku Śląskiego, zwróciła uwagę na aspekt depopulacji w regionie. Metoda in vitro może być jednym ze sposobów, aby ten niepokojący trend odwrócić. Województwo śląskie boryka się z ogromną depopulacją i z mojej perspektywy to jest jeden z najważniejszych czynników ryzyka naszego rozwoju. Jeśli nie będziemy mieć młodych osób w naszym regionie, jeśli nie będziemy mieć dzieci w naszym regionie, to też nasza przyszłość może wyglądać bardzo różnie. Dlatego cieszymy się z tego programu i liczymy na to, że po prostu da szczęście wielu mieszkańcom naszego województwa. Wsparciem i dofinansowaniem zostanie objętych 1230 par z województwa śląskiego. Każda para będzie mogła skorzystać z trzech prób zapłodnienia pozaustrojowego. Rejestracja do programu odbywa się drogą internetową. Niezwykle wygodna, bo niepotrzebna jest kolejka, niepotrzebne jest przyjście do placówki, tylko przez stronę internetową jest informacja, wypełnianie ankiety. Na podstawie tej ankiety firma będzie się kontaktować z tymi osobami i potem już po kolei będzie przeprowadzała ich przez całą tą ścieżkę, niezwykle skomplikowaną, ale ułatwiającą in vitro. Światowa Organizacja Zdrowia już przed kilkoma laty uznała niepłodność za chorobę społeczną. W Polsce dotyka ona nawet od 15 do 20% par w wieku prokreacyjnym. To jednak wyłącznie szacunkowe dane. Realnie skala problemu może być większa. Niektóre z danych mówią o 10-15%, inne o 20%, niektóre może być nawet, być może nawet o 25%. Wynika to z faktu takiego, że problem niepłodności i leczenia tych pacjentów z niepłodnością nie jest dokładnie rejestrowany, ponieważ większość z tych kobiet korzysta z jednostek prywatnych, które nie raportują takich danych do NFZ-u ani do ministerstwa. Wiele par, które bezskutecznie starają się o potomstwo, nie stać na sfinansowanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego z własnej kieszeni. W prywatnych placówkach to koszt nawet kilkunastu tysięcy złotych. To są wysokie koszty, ale komercyjnie ta procedura była dostępna i wiele osób z tego korzystało, zapożyczając się, biorąc kredyty. Wiem, bo znam te historie tych ludzi, bo oni się do nas zgłaszali i zgłaszali nam swoje problemy. Cieszę się, że teraz będą mogli skorzystać z tego i będą mogli skorzystać z dofinansowania. Oczywiście to nie pokryje całej kwoty, to nasze dofinansowanie, no ale musimy ten budżet tak podzielić, żeby wystarczyło dla wszystkich tych, którzy mają ten problem.
W grudniu 2023 roku w Polsce przyszło na świat nieco ponad 19 tysięcy dzieci. Główny Urząd Statystyczny donosił, że to najgorszy wynik w historii pomiarów. Pod koniec lutego, jak co roku, obchodzono Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji w stacji Biblioteka w Rudzie Śląskiej Hebziu zorganizowano wykład doktora Krystiana Węgrzynka poświęcony śląskiej mowie. Już by Marcin Musiał organizował takie wielkie spotkanie, kiedy śląska godka umrze. I rzeczywiście to jest prowokacja, ale też jakby taka konstatacja, że to może się zdarzyć. I bardzo się cieszę, że na to dzisiejsze spotkanie stawi się też młodzież. Będzie okazja, żeby sprawdzić, jak to rzeczywiście jest. Język regionalny, język ojczysty buduje naszą tożsamość. Wtedy wiemy, skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy. Ale dlatego się spotykamy dzisiaj na naszej stacji biblioteka, ponieważ UNESCO w 1999 roku ustaliło właśnie dzień 21 lutego jako międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Jak Polska długa i szeroka, od lat językoznawcy, politycy, a nawet politolodzy dyskutują o tym, czy śląsko-gotka to język, gwara, a może etnolekt. Najważniejsze w tej chwili, żeby uciąć tę dyskusję, bo ja jestem zwolennikiem takiej polifonii, to znaczy niech funkcjonują różne nazwy, bo szanuję zdania różnych osób i tutaj różne są argumenty. Natomiast w tej chwili, na tym etapie legislacyjnym, ważne jest, żeby to było uznane za język regionalny, czyli to jest de facto taki twór, mówię o tym terminie, taki twór, powiedzmy, polityczno-językoznawczy. W mieście leżącym w samym sercu Górnego Śląska o śląską tożsamość dba się od lat, a duża w tym zasługa szkół, które stawiają na regionalizm. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy chodziłem do podstawówki i oczywiście jak każdy młody człowiek chciałem gadać po śląsku, a było to bardzo tępione w tamtych czasach w szkole, kiedy była mocna presja, żeby mówić czysto po polsku. Oczywiście ma to wpływ na dziś, kiedy ten śląski język nie jest tak u niektórych osób wykształcony. Organizatorem przedsięwzięcia był Regionalny Instytut imienia Wojciecha Korfantego, który od lat prowadzi szereg działań na rzecz kultywowania śląskiej kultury oraz tradycji. Dlatego my, budując programy edukacji regionalnej, podkreślamy znaczenie tożsamości naszej tu i teraz, czyli naszej śląskości. Uważamy, że polskość nie wyklucza śląskości i na odwrót, wręcz przeciwnie. Musimy też pamiętać, jakim regionem jest województwo śląskie. To przede wszystkim wielokulturowość i związana również z mniejszościami narodowymi, stąd też nasza taka praca, żeby spajać, a nie po prostu dzielić. Po ostatnich wyborach parlamentarnych pojawiła się szansa, że śląska mowa po wielu latach oczekiwań doczeka się w końcu statusu języka regionalnego, a co za tym idzie, realnego finansowego wsparcia. Będziemy chronić język i to rzeczywiście jest niezwykle istotne, ale z drugiej strony, co ja bardzo mocno podkreślam, potrzebne nam są tutaj na Śląsku finanse właśnie z Warszawy, właśnie z Ministerstwa Edukacji czy z ministerstwa, które będzie się tym językiem zajmowało, po to, abyśmy tą tożsamość tutaj na Śląsku mogli pielęgnować, żebyśmy wszyscy wiedzieli, na czym polega nasza kultura, jak wygląda nasz regionalizm. Bez rządowego wsparcia oraz lekcji regionalnych w szkołach śląsko-gotka może zniknąć bezpowrotnie i podzielić los innych wymarłych języków.